Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie, a jednak się udało jeszcze zrobić patch notes, ponieważ one są we wtorek, te zmiany. Tak więc mam jeszcze chwilę czasu, żeby je zrobić. Od jutra zaczynam wakacje, tak więc przez następne 2,5 tygodnia mnie nie będzie niestety. Mam nadzieję, że sobie ze mnie poradzicie. Ale cóż, przechodzimy sobie do patch notes'ów. Dzisiaj jest 31 maja i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o eventy, to dużo się tutaj nie dodało, że tak się wyrażę, ponieważ są to jakby takie standardowe eventy, które można normalnie spotkać z zeszłych 3-4 tygodni, czyli tutaj znowu się pojawia Rarity Pouch i Fortune Pouch i oczywiście wystarczy grindować, czyli zabijać potworki, gaterować czy łowić ryby i macie szansę po prostu RNG, że takie coś wypadnie. Oczywiście ten Fortune Pouch daje troszeczkę więcej nagród niż Rarity Pouch, ale trochę rzadziej będzie się pojawiał, występował. Kolejna sprawa to będzie się również pojawiał w pewnych miejscach Mystery Knight. Zobaczycie taką informację. Jeżeli go spotkacie, wygląda on tak, czyli rycerz na koniu. Otrzymujecie buffka Skill X 300%. I on jest oczywiście niestakowany, czyli można łączyć z innymi, przepraszam, stakowany jest z innymi buffami do Skill Expa, czyli taki osobny po prostu i daje 300% skill expa więcej, szczególnie dla nowych się przyda, którzy na pewno wymagają dla swoich postaci SP, czyli skill points, żeby mieć więcej umiejętności szybciej. Kolejna sprawa to jest, przepraszam, Great Milk Day, czyli za dojenie krów więcej mleka będzie, czyli jeżeli macie skillet level 10 lub niżej, zamiast 15 do 35 to macie 20 do 45, czyli można to tak powiedzieć, że około 20-30%, coś takiego więcej. Nie jestem dobry z matematyki, no ale w każdym bądź razie troszeczkę więcej można po prostu wykorzystać. Oczywiście w zależności od poziomu gatheringu, jak macie wyżej niż master, minimum master level 1 lub wyżej, to wtedy właśnie te nagrody są troszeczkę większe, bo tutaj jest 35 do 55 widełki, a tutaj są 45 do 75, czyli zdecydowanie więcej. Kolejna sprawa, za samo zalogowanie się otrzymujemy Nutritious Haystack, czyli takie sianko, i będzie ono dawało więcej nagród, jeżeli zrobicie sobie właśnie tutaj ala farming, czyli wystarczy, że będziecie mieć ogród. Tutaj jest wyjaśnione, jak ten ogród zdobyć, czyli wystarczy tutaj w wyszukiwarce po prawej w górnym rogu jest taka lupa, wystarczy, że wpiszecie tutaj fence i znajdziecie jakikolwiek właśnie ogródek, użyjecie go gdzieś poza miastem, postawicie i możecie właśnie również wykorzystać te sianko, żeby mieć nagrody za to. I kolejna, ostatnia sprawa to jest, że możecie podzielić się wspomnieniami, jeżeli chodzi o Black Desert, czyli możecie to zrobić w formie filmiku, możecie wykorzystać właśnie grę samą, czyli wystarczy bez interfejsu kliknąć Ctrl-U i możecie robić sobie wybrane historyjki w zasadzie. I tutaj jest drobna zmiana, ponieważ nie można tego wstawiać ani na YouTube, ani na Facebook, musicie to załączyć do Google Drive, czyli wrzucić po prostu i wysłać im linka. Nie możecie wysłać ani linka z YouTube'a, ani z Facebooka, ani z innych stron. Musi to być bezpośrednio z Google Drive i tylko takie będą przyjmować. A jest o co walczyć, ponieważ do 10 osób na region, czyli 20 w sumie, bo dla NA jest 10 osób i dla Europy 10 osób, 12 tysięcy pereł, a ci, którzy dołączą, ale nie zostaną wybrani, mają Blessing of Old Moon Pack, Merc Palette czy Rare Curse Training Box, te nagrody wszystkie dostają. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o eventy. Podejrzewam, że one nie są za ciekawe. No cóż, myślałem, że będzie po kilku tygodniach coś lepszego, ale widzę, że w dalszym ciągu po prostu używają tego, co kiedyś tam było i działało. Kolejna sprawa, no, zdziwiło mnie trochę, ale poprawki w klasach, niektóre klasy dostały dość grube poprawki, niektóre mniej. Niestety ja nie będę tego wszystkiego tłumaczył, ponieważ no można tłumaczyć, że skill Solar Flare 4 dostał tutaj zwiększone obrażenia i więcej uderzeń, ale nie za bardzo będzie to mi mówiło, czy to jest na dobre, czy na złe, ponieważ niektóre klasy mają tutaj nerfy, czyli po prostu zmienia się damage w inny sposób lub po prostu są same buffy, no to mówi to samo za siebie, ale generalnie ja tymi klasami nigdy nie grałem, wiem jak przeciwko zagrać mniej więcej,
ale nigdy jakoś nie grałem tymi klasami, za wyjątkiem LAN. O LAN mógłbym coś powiedzieć, ale niestety jeżeli chodzi o LAN, no to tutaj jest niewiele. Jak sami możecie zobaczyć, tylko drobne zmiany. A jeżeli zerkniemy sobie na chociażby tutaj Kunoichi czy Dark Knighta, no to tych zmian jest naprawdę dużo. I Dark Knight chyba jako jedyny otrzymuje nową umiejętność na sukcesji, nazywa się Phantasmal Snare. I widzę, że tutaj jest dość sporo tych iframe'ów, nawet jest stun w tym skillu, więc wydaje mi się, że będzie troszeczkę OP. I znowu do DK coś dodali, ja pierdolę. No ale dobra, niech tak będzie, i tak nic nie możemy z tym zrobić. Musicie sobie tutaj sami zerknąć lub wejść na Discordy klasowe i tam bardzo ładnie wam opowiedzą, albo będzie wytłumaczone po prostu, jak te zmiany wpływają, ponieważ bardzo często wychodzi to w ten sposób, że zmienia się kombo, albo coś jest lepsze, coś nagle zdecydowanie poprawione bardziej się przydaje w PvP lub PvE, więc musicie sobie zerknąć. Nie wszystkie klasy są takie łatwe jak LAN, że wystarczy 3 skille klikać. Niektóre postacie jednak potrzebują tego fortepianu. Tak więc zachęcam, Discordy klasowe są również dostępne na moim Discordzie, więc możecie sobie tam również skoczyć, albo po prostu w Google wpisać wybrana klasa Discord i na pewno wam wyskoczy jako pierwsze. I przechodzimy sobie dalej. Tu jakiś Music Album Improvement, czyli coś do tego albumu z robieniem piosenek. Ja przyznam się szczerze, nigdy tego nie dotykałem, nigdy się tym nie bawiłem, więc bardzo ciężko będzie mi tu wytłumaczyć cokolwiek, tylko widzę, że tutaj skróty klawiszowe dodali, jak Edit Mode jest na E, wybierz tryb na S, zatrzymaj, włącz muzykę na spacji i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jestem ciekaw, czy ktoś z was w ogóle robi tą muzykę. Widzę, że z tego obrazka tutaj, że to jest naprawdę już dość spory ten edytor i można tutaj wiele robić. No okej, okay. Cóż, wygląda to trochę jak edycja wideo, powiem szczerze. Ale jeszcze są jeszcze ciekawsze zmiany, ponieważ jeżeli chodzi o interfejs, w końcu dodali, ile na naszej postaci jest drop rate'u, ile szans na drop rate, czyli jak tutaj możecie zobaczyć przykład 169,5% drop rate'u. Będzie on również działał z tym item collection increase scroll, czyli również tu będzie pokazane, ile macie aktualnie z poziomem pierwszym czy poziomem drugim. Maksymalnie tu jest 300%, ale powinno być 400, mi się wydaje, bo zrobili ograniczenie do 400%, czy znowu zostało to cofnięte i nie zauważyłem, ponieważ po tych zmianach w zeszłym tygodniu nagle niektóre spoty przyjęły taką moc, że to jest niesamowite. Na przykład Centaury teraz na złotym, czyli tym levelu drugim, można nawet 800 milionów zarobić. Okej, okay. Kolejna sprawa to jest, że te statystyki, które tutaj możecie zobaczyć, będą wam wyraźnie wskazywały na to, jak daje wam szansę. I tutaj w końcu jest wyjaśnione, co to jest luck. Daje to po prostu item drop rate, czyli luck level 5 daje 12,5% item drop rate'u, czyli to było to. Nikt nigdy nie wiedział, do czego to jest, niby jakaś drobna szansa do enchantu i tak dalej, a to jednak się okazało zgoła inne. Kolejna sprawa to, że imiona są rozdzielone, czyli możecie sobie na przykład wyłączyć własne imię, a na przykład widzieć za dalszym ciągu nazwy potworków, czy widzieć ich poziom HP, tak samo tutaj jest rozgraniczone. Możecie na przykład widzieć swoje imię cały czas, ale możecie na przykład, żeby pasek HP pojawiał się tylko kiedy zostaniecie uderzeni na odwrót lub w ogóle, no jest wszystko wasz wybór w tym momencie. Jeszcze jedna sprawa, też dość ciekawa, w Pearl Shopu dodali opcję zwrotu, czyli jeżeli nie jesteście zainteresowani albo zrobiliście pomyłkę w zakupie, możecie wycofać jeden zakup na miesiąc, z tym, że ten przedmiot nie może być w żaden sposób tknięty, czyli jeżeli kupiliście outfit, którego nie chcecie, musi on zostać w formie takiej, jakiej został zakupiony. Jeżeli użyjecie go, czyli naciśniecie prawym i otworzycie outfit, no to już nie da się tego zwrócić. No tylko chodzi o takie po prostu nietrafione albo złe zakupy. Więc to jest oczywiście raz na miesiąc, czyli jedna pomyłka i możecie sobie zwrócić lub po prostu czekać na następny miesiąc, jeżeli zrobiliście dwie pomyłki, i wtedy wycofać ten drugi przedmiot. Nie wydaje mi się, żeby to było rozgraniczone w taki sposób, tylko po prostu jeden przedmiot na miesiąc, o ile właśnie jest to spełnione, że po prostu nie został w żaden sposób ruszony ten przedmiot. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te zmiany. Teraz przejdziemy sobie oczywiście do
tej ulubionej części, czyli do Tel Shopu, co dla nas przygotowali. Przepraszam za kaszel, jestem trochę chory, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wow. Hemomancer, kurde, ale zrobili zdjęcie, no co. Okej. Dobra. Wiem, już widzę, jak kuszą tym tym outfitem. I kosztuje on 3400 pereł. Ja jestem ciekaw, który z sorków nie kupi tego outfitu. Dajcie znać w komentarzu. Karak Overlays, czyli pojawia się to, co było mówione jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu, czyli pojawiają się outfity do karaków. Każdy jeden kosztuje 6370 i widzę, że on jest podzielony na te Advance, Balance, Volante i Valor, czyli jeden z czterech, i one nie pasują do każdego, tylko musicie kupić odpowiednie. I one dawały jakieś statystyki, ale nie jestem pewny, czy tu jest to, nie jest wyjaśnione, ale widziałem, że jakieś statystyki to dodaje, dlatego to kosztowało tak wiele, że 6370 pereł. To nie jest oznaczone, ale już wiecie. Teacher's Pet Pack, czyli za 2200 możecie wybrać sobie 3 pety, mogą się powtarzać. Boss and Hatties, czyli taki pecik, jest za 2200. Aha, tu są jeszcze 3-4 różne i możecie wybrać 3 z 4, mogą się również powtarzać. Za 3300 macie barter oraz sailing transfer kupon, czyli możecie przerzucić barter oraz sailing z jednego z jednej postaci na drugą, również z i tutaj jeszcze jest extra sailing X-Scroll, 11 sztuk. Czyli z jednej postaci na drugą możecie przełożyć cały barter bądź sailing. Ilia Island Store, czyli na Ili możecie zwiększyć sobie ilość slotów za 360 pereł. Daily Artisan Memory Pack, czyli za 89 perełek otrzymujecie 5 Artisan Memory. To zwiększa regenerację durability u kowalach, szczególnie przydatne dla złotych bossowych przedmiotów, bo wtedy jeden memory to jest jeden dura, a z tym regenerujecie 5 durability, czyli możecie szybciej zregenerować i więcej enchantować. Weekly Artisan Memory Pack za 1680 pereł i tu macie 50 sztuk Artisan i dodatkowo 25 memory fragment. 240 sztuk będzie was kosztowało 7350 pereł. All in one pack za 3300 pereł macie tu jeden outfit, 3 mejtki, 16 slotów, Celestial Horse Spirit, o ile dobrze kojarzę, to jest do przywoływania konia, i 50 Crown Stone'ów. Nowe przedmioty za loyalty, czyli za walutę, którą zdobywamy tylko i wyłącznie za logowanie się codziennie w grze i przez jakieś tam różne eventy. Lalia Petal Mysteries Blue Conch, to jest do te dziewiątki. Cronstone 10 za 300 loyalty i pojawiają się Artisan Memory 3 sztuki za 1000 loyalty. Trochę drogo, no ale w sumie za darmo coś dali. Prawie za darmo, no trzeba mieć tą walutę w grze. I na wyprzedaży outfit za 2720 pereł La Tamera Water Lily Premium Set, czyli tutaj chociaż dostał trochę miłości. Jestem ciekaw, czy w tych zmianach Tamer również będzie troszeczkę lepszy, ponieważ czy ktoś ostatnio widział Tamera na spocie? Dajcie znać. I dziękuję bardzo za oglądanie tych patch notesów i widzimy się kolejny raz dopiero 20 czerwca. Do usłyszenia. Jojo.